Witamy się z Wami bardzo serdecznie. Jest dość wcześnie, przyjechałyśmy z Augustynką na szybkie zakupy. Wiecie co, pomyślałam, że pokażę Wam, jak wygląda jeden z takich dni, który poświęcam na gotowanie i pieczenie. Zazwyczaj w takie dnie... Zazwyczaj w takie dnie nie nagrywam. Co tam jest? Ptaszek. Ptaszek. Ptaszek, tak chodzi tam wysoko. Wysoko ptaszek chodzi, tak. Więc postanowiłam, że pokażę Wam, jak wygląda jeden z takich dni, który poświęcam po prostu na gotowanie i pieczenie. I dzięki temu nie muszę gotować przez następne kilka dni. Więc przyjechałyśmy na zakupy, na małe zakupy, dlatego przyjechałyśmy tutaj do Morrisona, bo mamy najbliżej. Gdzie przyjechałyśmy? Do Morrisona? Tak, Morrisona. Do Morrisona na zakupy. Więc lecimy szybciutko i wracamy do domu i będziemy gotować i piec. Piec, tak. I mamy piękną pogodę, już Wam pokazuję. Mamy piękny, słoneczny dzień, ale przez całą noc padało, dlatego jest jeszcze dość mokro. Dobra, jesteśmy z powrotem w domu, pokażę Wam szybciutko, co tutaj mamy na stole, co kupiłyśmy. Te wszystkie prawie rzeczy potrzebne są mi dzisiaj do gotowania. Większość produktów już mam. Pasta, tak. W domu, więc dokupiłam tylko te, co nam są dzisiaj potrzebne, ale też kilka rzeczy, które przydadzą nam się w ciągu tygodnia, więc szybciutko Wam pokażę i zabieramy się za gotowanie. Jest tego niewiele, więc szybciutko nam to pójdzie. Tutaj mamy kolendrę, bazylię, ser cheddar. Tutaj mam proszek do pieczenia, fasolkę. Fasolkę. Fasolkę, tak. Groszki czekoladowe. Mamy tutaj cztery... Tak, tutaj mamy cztery puszki kukurydzy. Tutaj z tyłu cztery puszki... Kukurydza. Tak, kukurydza. Tutaj z tyłu cztery puszki pokrojonych pomidorków. Duże mleko. Słucham? Nie, to mleko. To mleko. To mleko, tak. Duże mleko, prawie 3,5 litra. Tutaj mamy mieloną wołowinę i makarony. Dwa, one były po promocji 2 za funta 60. Taki malutki makaron. I tutaj jeszcze Augustynka ma spiralki. A i jeszcze tutaj jeden spaghetti makaron. I to już wszystko. Spaghetti. Schowałam to, co już mi się nie przyda, zostawiłam wszystko to, co będzie mi potrzebne. I wiecie co, zapomniałam Wam jeszcze pokazać owoce i warzywa, które przygotowuję do umycia. Tutaj z tyłu mam jeszcze buraczki, będę robiła zupę buraczkową. Buraczki, tak. Tutaj truskawki, ogórki takie małe, winogrona. Truskawki. Augustynka uwielbia z Sebastianem truskawki. W ogóle oni bardzo lubią owoce, dlatego ja muszę cały czas mieć w domu jakieś. I tutaj mam dalej mandarynki, nektarynki, awokado, gruszki. Tutaj awokado, tak. Tutaj taka cebulka duża ze szczypiorkiem, papryka i por. Wyłam wszystkie owoce, czekam tylko aż troszkę przeschną i powycieram do końca. Tutaj mam jeszcze truskawki, muszę poobcinać 3 półki. Dla Augustynki przygotowałam już miskę, bo czeka niecierpliwie. I mam jeszcze tą cebulkę do umycia i do pokrojenia. Ale najpierw poprzecieram i podkładam na miejsce owoce. Wszystko gotowe, warzywa już schowałam do lodówki. Tutaj mam truskawki i winogrona, zaraz je przykryję i włożę też do lodówki. Ale zostawiłam sobie kilka truskawek, bo tak pięknie pachną. Czuć prawdziwe truskawki, spróbowałam słodziutkie, pyszne. A tutaj reszta owoców. I zaczniemy od przygotowania ciasta, bo one będzie piekło się najdłużej i jest to ciasto, które Greg bardzo lubi, jest to ciasto z jego dzieciństwa, tylko ja dzisiaj nie będę robiła takiego klasycznego, dodamy do niego kakao oraz
groszki czekoladowe. Bardzo proste ciasto. Składniki mam tutaj już przygotowane, pokażę Wam je szybciutko. Wszystkie miarki oczywiście znajdziecie do każdego przepisu pod filmikiem. Będziemy potrzebować cukier, masło, groszki czekoladowe. Oczywiście te można pominąć. Banany, dwa jajka, sól, ekstrakt waniliowy, sodę oczyszczoną. Tutaj z tyłu kakao, mąka i mleko. I tutaj mam blaszkę, którą za chwilkę posmaruję dość obficie masłem, żeby ciasto się nie przykleiło. I zaczynamy. I zacznę od wymieszania mąki, sody oczyszczonej i soli w misce. To na razie odstawiam. Od razu przygotuję banany, obiorę i pogniotę widelcem. Banana pogniotłam, tutaj od razu posmarowałam blaszkę dość sporo masłem, żeby upewnić się, że ciasto się nie przyklei, a ja jeszcze w tym czasie nastawię piekarnik na 180 stopni. W misce mam już przygotowane masło, będę je ucierała mikserem ręcznym na krem i za chwilkę dodam również przygotowany cukier i będę dalej ucierała na puszystą masę. Teraz dodaję banany, jajka, ekstrakt waniliowy i mleko. Teraz to wymieszam, aż składniki się dobrze połączą i za chwilę będę dodawała suche składniki. Ciasto jest tutaj gotowe już. Teraz połowę tego ciasta przeleję do tej miski i dodam do niego kakao. Chcesz zobaczyć? Proszę. Ciasto. Ciasto będzie, tak? Mama upiecze. You're dancing or singing? Oba ciasty mam tutaj już przygotowane, więc mogę zacząć wykładać do blaszki. Augustynka pomaga mi tam z tyłu, odkłada rzeczy na miejsce. Tak? Dziękuję. A ja teraz będę wykładała ciasto na przemian do tej blaszki. Już Wam pokazuję, w jaki sposób. Po jednej łyżce na przemian. Całe ciasto już wylałam tutaj do blaszki. Za chwilę delikatnie zamieszam nożem, tak żeby troszkę te masy się połączyły, ale nie za mocno. Na koniec jeszcze posypię groszkami z gorzkiej czekolady. O, dziękuję! Bo takie lubimy najbardziej. Tutaj, proszę, spróbuj. Proszę. I za chwilę będziemy wkładać do piekarnika. Jedną godzinę albo do suchego patyczka. Ciasto się upiecze, tam z tyłu widać już rośnie, a ja teraz zabieram się za kolejne danie. Będzie to zupa. Przed chwileczką jeszcze nastawiłam również jajka. My w każdym tygodniu gotujemy sporo jajek na raz, ponieważ one bardzo się przydają w środku tygodnia jako przekąska nie tylko dla mnie i dla Grega, ale dla Augustynki i Sebastiana. Augustynka bardzo lubi wziąć takie całe jajko i jeść. Ja lubię mieć takie jajka już gotowe do kanapek, na przykład na śniadanie czy też na lunch, a Greg bardzo często używa właśnie takie pokrojone, gotowane jajko. Już Wam mówię. O, dzisiaj nie mamy. Dzisiaj skończyły nam się zupki chińskie, które bardzo często kupujemy
powiemy o smaku sezamu. Greg właśnie sobie dodaje takie pokrojone jajko do tego makaronu oraz cebulkę, dymkę ze szczypiorkiem posypane. Jest wtedy pyszna, ale również i zdrowsza, więc pyszna, zdrowa przekąska, łatwa do przygotowania. I jajka gotuję na twardo, czyli od momentu zagotowania się wody gotuję dokładnie 8 minutek. A ja teraz zabieram się za kolejne danie. Będzie to zupa włoska warzywna. Przygotowałam tutaj już wszystkie produkty, już Wam pokazuję, co tutaj będzie potrzebne. Tutaj troszkę dzieje się na mojej kuchence, bo przygotowałam garnki, patelnie, które przydadzą mi się do dzisiejszego gotowania. W tym dużym garnku będę gotowała dzisiejszą zupę. I zupa jest bardzo prosta, będzie zdrowa i szybka do przygotowania. Wystarczy 15 minut, żeby ją przygotować. Gotowanie zajmie około 50 minut. Więc tutaj mamy czosnek, bazylię świeżą, marchewkę, łodyżki selera, cukinia. Możecie użyć trzy mniejsze, ja użyję około półtorej, bo są dość spore. Tutaj mam mrożoną cebulkę. W sumie potrzebne są dwie cebulki, właśnie pokrojone takie w kosteczkę. Ja mam mrożone, więc te użyję dzisiaj, będzie szybciej. Tutaj mamy cukier, koncentrat pomidorowy, fasolkę. Ja mam butter beans, czyli tą większą fasolkę. Tu z tyłu mam pokrojone pomidorki, ser parmezan. Najlepiej sprawdzi się mały makaron, ja mam takie rurki malutkie. Tutaj dalej mam liść laurowy, tymianek, jeżeli macie świeże gałązki tymianku, to polecam użyć właśnie takie. I tu na samym końcu mamy oliwę z oliwek. I zaczynam od przygotowania warzyw. Warzywa pokroiłam, przycisnęłam również od razu czosnek przez praskę, a tutaj w garnku już rozgrzewam oliwę i za chwilę wrzucę do garnka marchewkę, seler i cebulkę. Będę to podsmażała przez około 20 minutek, aż warzywa zmiękną i jeżeli zaczną przyklejać się do dna garnka, można dodać odrobinę wody. A ja w tym czasie przygotuję składniki do kolejnego dania i przygotuję również bulion, bo będzie potrzebny do tej zupy. O, i tutaj jajka też już mi się ugotowały. Od razu też odcedzę fasolkę i zetrę ser na tarce. Już są tutaj gotowe w miseczce, a ja starkowałam od razu ser parmezan. Będzie nam potrzebne tylko 100 gramów, dlatego część przerzucę tutaj do pojemniczka i schowam do lodówki, bo przydaje się nam w ciągu tygodnia, a resztę zużyję do zupy. Składniki na kolejne danie też mam już przygotowane i minęło 20 minut, więc mogę dodawać kolejne składniki do zupy. I dodaję 2 łyżki cukru, czosnek i cukinię. Dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Tymianek i liść laurowy. Zamieszam to jeszcze i podgotuję około 5 minutek. Już nie, nie. Do zupy teraz dodaję fasolkę i pokrojone pomidorki z puszki. Fasolkę odcedziłam, ale również opłukałam. Bulion też już wlałam, więc będę gotowała teraz to przez około 20 minutek. Ciasto jest już upieczone, tutaj studzi się nam. Zupa jeszcze się gotuje, zostało nam kilka składników, żeby na koniec dodać, ale to za chwilę, a ja przygotowałam już składniki na ostatnie dwie rzeczy, które będziemy jeszcze robić za chwilę. Dzisiaj zrobimy taco, ale z makaronem. Tutaj przygotowałam już wszystkie składniki. Augustynka miała zajęcie, malowała we wszystkim, co popadło. Ale pokażę Wam najpierw składniki na te kolejne danie, więc tutaj mamy mieloną wołowinę, kolendrę, przyprawę taco, ona jest z Aldi. Tutaj dalej mam już pokrojoną cebulkę, ja używam tej mrożonej, pokrojone pomidorki w puszce, dodamy również kilka papryczek jalapeno i tutaj na samym końcu mam ser cheddar, on już jest starkowany i
spaghetti makaron. Zupa jeszcze się gotuje, ale my nie będziemy stać tutaj bezczynnie i czekać, aż się ugotuje. Zaczniemy robić kolejne danie, więc przygotowanie kolejnego dania zajmie nam tylko 5 minut, gotowanie 25 minut, więc szybkie, pyszne danie, niewiele czasu, więc zaczynamy. I jest to również jedno z ulubionych dań Sebastiana, ponieważ łączy w sobie dwie jego ulubione rzeczy, taco i makaron. I na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek i wrzucam mieloną wołowinę. Jeszcze ją trochę rozdrobnię i za chwilkę dodam również cebulkę i będę podsmażała, aż cebulka zmięknie, a wołowina będzie w kolorze brązowym. Do podsmażonego mięsa dodaję teraz przyprawę taco, całą torebkę, pomidorki z puszki, makaron spaghetti, ja dzisiaj dodaję firmy Napolina i dodam połowę tego opakowania, czyli 250 gramów. Na koniec dodam jeszcze 3 szklanki wody. O mało nie zapomniałam dodać papryczek jalapeno, ale wiecie co, ja dodam tylko troszeczkę, żeby nie było za pikantne, ale oczywiście możecie pominąć ten krok. Doprowadzę to teraz do wrzenia, potem zmniejszę ogień i będę gotowała przez około 15 minutek, aż makaron zmięknie. Jest to szybkie, pyszne danie i poczekajcie, tylko zmniejszę ogień trochę, bo już się gotuje. I jest mało po nim zmywania, bo jest to danie jednogarnkowe. Dobra, to będzie się gotowało. My teraz dokończymy zupę, bo możemy dodawać już ostatnie produkty. Dodaję makaron oraz połowę starkowanego parmezanu i będę gotowała to przez kolejne 8 minutek, aż makaron będzie miękki. Tutaj spaghetti jeszcze się gotuje, zostało niewiele czasu i będzie gotowe, a tutaj zupa jest już gotowa. Pyszna zupa, przed chwilką ją próbowałam. Tutaj mam jeszcze z boku pokrojoną drobniutko bazylię oraz ser, będziemy używać do podania. Jest to pożywna, bardzo zdrowa zupa jarzynowa, pełna warzyw i makaronu, którą śmiało można mrozić, nie trzeba tylko dodawać ani sera, ani makaronu. Wystarczy tylko wystudzić, przełożyć do pojemnika i zamrozić. I jak jesteśmy już gotowi, żeby dokończyć gotowanie, to po prostu rozmrozić, odgrzać i dopiero dodać makaron i ser i gotować, aż ser się rozpuści, a makaron będzie miękki. Makaron powinien być już gotowy. Jeszcze to delikatnie zamieszam, żeby składniki dobrze się połączyły wszystkie. Dodam jeszcze starkowany ser cheddar i wymieszam, żeby wszystko fajnie się połączyło. Na koniec posypię jeszcze kolendrą i będzie gotowe. Do podania jeszcze można oczywiście posypać dodatkowo serem. Tam z tyłu, jak widzicie, już jest gotowe wszystko. Ciasto jeszcze się studzi, jest ciepłe, więc na razie nie będę go kroiła. A wiecie co, ja mam jeszcze jedną rzecz w planie do zrobienia. Będzie to pasta z tuńczyka, bardzo prosta. Tutaj mam już wszystko przygotowane. Ona przyda mi się do jednego obiadu w ciągu tygodnia. Będzie to jacket potato. Jest to bardzo proste danie, brytyjskie typowo. Jest to po prostu duży pieczony ziemniak wypełniony jakimś farszem. Tuńczyk z majonezem to będzie jedna opcja właśnie na ten obiad. Sebastiana na przykład ulubiony farsz to jest baked beans, czyli ta fasolka z puszki, taka gotowa, którą robimy często w weekend, i z serem. Mój na przykład ulubiony farsz to po prostu masło i ser cheddar. Bardzo proste danie i właśnie ten farsz będzie mi potrzebny do tych ziemniaków w ciągu tygodnia, ale również przyda mi się do przygotowania lunchu Sebastianka do szkoły, bo to jest jedna z jego ulubionych opcji na lunch, na przykład rab wypełniony tym farszem albo po prostu kanapka. Więc tutaj mam już przygotowaną miskę, do tego będą potrzebne mi dwie puszki tuńczyka. Ten jest w oleju, ale używam po prostu taki, jaki mam w domu. Za chwilkę go odcedzę. Do tego mam również puszkę, taką małą kukurydzy, tutaj po odcedzeniu jest 165 gramów.
Do tego mam czerwoną cebulkę, można użyć białą cebulkę, możecie dać połowę albo 1/4, albo po prostu ją pominąć. Do tego oczywiście sól i pieprz do smaku i tutaj mam jeszcze majonez, który został mi po świętach, który chciałabym zużyć. Więc to wszystkie składniki ja najpierw odcedzam tuńczyka i za chwilkę pokroję jeszcze cebulkę. Kukurydzę również odcedzę. Kukurydzy też nie musicie dodawać całej. Moje dzieci uwielbiają, więc ja dodaję całą puszkę. Pokroję jeszcze cebulkę drobniutko. Doprawię jeszcze solą i pieprzem. Dodam kilka łyżek majonezu. Majonez możecie wymieszać razem z jogurtem naturalnym. Też będzie smacznie. To, co zaplanowałam, zrobiłam. Ciasto jeszcze się studzi, ale mam wielką ochotę na nie, więc jak będzie pora mojej kawy, na pewno sobie ukroję. Tutaj mam jajka w miseczce, jak widzieliście już wcześniej. Tuńczyk, pasta z tuńczyka również gotowa, wygląda tak, jest pyszna. Też już spróbowałam. Tutaj taco, makaron też jest gotowy. I na końcu zupa, więc wszystkie te dania przygotowałam w około, już Wam mówię, zaczęłam po godzinie, około godziny 10, jest godzina 12:30, około 2,5 godzin, ale w tym było również nagrywanie, a przy nagrywaniu jest dość również sporo pracy, przesuwanie kamery, przestawianie jej, włączanie, wyłączanie. Na pewno zajęło mi to o wiele mniej, żebym nie nagrywała, więc ja zawsze poświęcam w ciągu tygodnia jeden taki dzień, gdzie dość sporo gotuję, piekę, tak żebym nie musiała codziennie gotować, ale nigdy Wam nie pokazywałam takiego dnia. Więc tak on wygląda. Te dania starczą nam na kilka kolejnych dni. Poza tym przy takim większym gotowaniu muszę sprzątać tylko raz. I jak widzicie, tam z tyłu mam już posprzątane. Tutaj został mi tylko zlew. Ale najpierw położę Augustynkę, wracam do kuchni i kończę właśnie te sprzątanie. A dzisiaj będziemy się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Twój dres, tak. Ja pranie rozwieszałam, Augustynka zobaczyła sukienkę swoją tam jeszcze. Your dress. Twoja sukieneczka? Tak. Tak. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o kciukach do góry, o subskrypcji. O, godzinę. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. You want cake? Yes. Yeah. A ty jajo? Jeszcze lekko.